Szanowni Państwo, no ja nie jestem w trudnej sytuacji, dlatego że osobiście uważam, że możliwości technologicznych, jeżeli chodzi o węgiel do osiągnięcia 550 gramów na kilowatogodzinę, jest bardzo niewiele. W związku z tym nie chciałbym tutaj stwarzać wielkiego optymizmu. Natomiast jaka jest motywacja tego rodzaju analiz? Ta motywacja wynika nie tylko z tego, że mamy pakiet zimowy, ale trochę wynika z tego, że proszę Państwa, te scenariusze polityczne pełnej dekarbonizacji 2050 moim zdaniem są nie do zrealizowania. Tym również nie do zrealizowania w Polsce. W związku z tym powinniśmy jednak analizować w istocie rzeczy sytuację technologiczną związaną jednak z węglem, dlatego że tego węgla w Polsce zbyt szybko chodzi ze względów, proszę Państwa, ekonomicznych i politycznych. Nie jesteśmy w stanie zredukować do zera w 2050 roku. Proszę Państwa, ja wyszedłem z takiego założenia, że najpierw spróbujmy rozważyć, ile by trzeba było separować CO2 ze spalin, żeby osiągnąć 500 gramów czy 550 gramów na kilowatogodzinę emisji. Proszę Państwa, jako taki blok odniesieniowy, referencyjny, wybrałem tutaj strukturę technologiczną duobloku, czyli tą strukturę, którą na tej konferencji przynajmniej przez 2 lata dyskutowaliśmy, jako nie tylko technologię wysokosprawną, ale także elastyczną, cieplnie, co w sytuacji także i rynku mocy i sytuacji naszej energetycznej jest bardzo ważne. Gdybyśmy, proszę Państwa, założyli, że Rafako zbuduje kocioł, który tutaj rozpatrywaliśmy, to emisja, proszę Państwa, przy nominalnym obciążeniu z tego duobloku nie jest wysoka, bo wynosi 660, proszę Państwa, gramy na kilowatogodzinę. Proszę Państwa, w istocie rzeczy przejście z 660 do 550 no nie jest aż takie drastyczne. Ale co wcale nie oznacza, proszę Państwa, że jest proste do osiągnięcia, jeżeli chodzi o separację. Bo gdybyśmy spojrzeli na obciążenie 25%, to ta emisja już wynosi 736. Więc jeżeli chcemy elastycznie eksploatować blok, to musimy tą dolną granicę także uwzględnić. Proszę Państwa, i jakie mamy tutaj wyniki obliczeń? No więc, proszę Państwa, przy nominalnym obciążeniu musielibyśmy 26,5% masowo usunąć CO2 ze spalin. Czyli 1/4 CO2 ze spalin powinna być usunięta, żeby osiągnąć 500 gramów na kilowatogodzinę. Natomiast przy 25% obciążeniu, proszę Państwa, to jest 35% separacyjnych celów. Gdybyśmy założyli trochę, no powiedzmy sobie, nie najlepszy sorbent o energochłonności 3,5 megajoula na kilogram usuniętego CO2, to byśmy mieli takie ubytki mocy, które tutaj zaznaczyłem, więc z 525 megawatów, no stracilibyśmy 27 megawatów mocy. No moglibyśmy z tych wartości policzyć stratę sprawnościową. Natomiast przy obciążeniu 25% no ta strata byłaby rzędu 11 MW. Jeżeli byśmy chcieli utrzymać moc 535 MW, to musielibyśmy spalić nieco więcej paliwa i wtedy emisyjność z tego bloku byłaby, proszę Państwa, przy separacji założonej tutaj rzędu 532, proszę Państwa, kilogramy CO2 na megawattogodzinę. Takie są, proszę Państwa, odniesienia. Więc jeżeli byśmy chcieli tylko separować, musielibyśmy przejść do takich oto danych. Proszę Państwa, jakie są możliwości bezseparacyjne? No musielibyśmy jednak dołączyć inne paliwo. I tym podstawowym paliwem, które trzeba rozpatrywać, jest gaz. Więc na tym wykresie, no, jest relacja między stopniem uwęglenia węgla, proszę Państwa,
a stopniem zawartości pierwiastka węgla w CH4 oraz różnicami sprawności. Proszę Państwa, jeżeli mielibyśmy bardzo wysoką sprawność części gazowej, to w istocie rzeczy układ gazowo-parowy mógłby osiągnąć 1/3 emisji bloku węglowego, nawet stosunkowo, proszę Państwa, wysokosprawnego. Więc w tych przedziałach w istocie rzeczy możemy się poruszać dzisiaj, dlatego że mimo istotnego rozwoju turbin gazowych, proszę Państwa, sprawność autonomiczna turbin gazowych w istocie rzeczy nie przekracza 40-41 punktów procentowych. Jest niezwykle trudno zbudować turbinę gazową dużej mocy dzisiaj o sprawności poza 40 punkty procentowe. W związku z tym no, układ gazowo-parowy może mieć 60, 61, 62 dzisiaj przy obecnych jednostkach. Więc gdyby dołączyć, proszę Państwa, turbinę gazową do istniejącego duobloku, proszę Państwa, z tym, że proszę Państwa, ja tu rozpatrywałem, czy myśmy rozpatrywali prosty model. Tutaj nie ma pełnego sprzężenia. To pełne sprzężenie byłoby, cechowałoby się pewną hierarchicznością temperaturową i zyskalibyśmy około 3-4%, gdybyśmy w pełni sprzęgnęli zespół turbiny gazowej z duoblokiem. A więc tego sprzęgnięcia, tego efektu sprawnościowego tutaj nie ma, więc te granice, które tu są, należy rozpatrywać jako dolne możliwości. Proszę Państwa, no i cóż z tego wynika? Wynika z tego, żeby osiągnąć, proszę Państwa, 500 kg na megawattogodzinę, to musielibyśmy, proszę Państwa, 500 megawattów zerknę, to właściwie to nawet tutaj nie ma takiej możliwości, musielibyśmy dołączyć turbinę o mocy 600 megawattów do tego duobloku. Czyli to jest właściwie rozwiązanie, proszę Państwa, niemożliwe do zrealizowania, moim zdaniem, dlatego że, no, kosztownie by to źle wyglądało, bo ta turbina 600 MW, bo takich turbin właściwie nie mamy, trzeba by było dwa zespoły turbin gazowych do tego dołączyć, więc to byłoby rozwiązanie bardzo, moim zdaniem, ekonomicznie nieuzasadnione, mimo efektów. Więc uważam, że połączenie szeregowe turbiny gazowej z blokiem węglowym nie wchodzi w grę, jeżeli chcemy, proszę Państwa, rozpatrywać osiągnięcie tej emisji. Może być rozpatrywane, proszę Państwa, przy modernizacji bloków 200 MW, ale nigdy nie osiągniemy tak niskiej emisji. Proszę Państwa, no, następna sprawa to możemy, proszę Państwa, równolegle połączyć blok węglowy z układem gazowo-parowym. To sprzężenie jest też możliwe, też podniesie nieco sprawność. I tutaj, proszę Państwa, mamy dobre efekty. Czyli w istocie rzeczy dla układu gazowo-parowego o mocy 431 MW, no moglibyśmy, proszę Państwa, uzyskać emisję rzędu 535 gramów na megawattogodzinę. No gdybyśmy, proszę Państwa, podwyższyli moc układu gazowo-parowego, to mogliśmy dojść do 500 gramów. Dlaczego ja, proszę Państwa, mówię o tych 500 gramach? No bo właściwie nie wiem, czy wróble ćwierkają w Unii Europejskiej, 550 to właściwie jest bardzo przejściowa wartość. Za niedługo będziemy mieć 350, czyli będziemy mieć poziom dobrego układu gazowo-parowego, więc tu mówimy właściwie o pewnych przejściowych sytuacjach i możliwościach technologicznych. Proszę Państwa, no, ponieważ się trochę spieszymy. Proszę Państwa, i w istocie rzeczy, co jest tutaj najistotniejsze? No, najistotniejsze moim zdaniem to jest współspalanie węgla z innymi paliwami, zwłaszcza z odpadami. A, proszę Państwa, jeżeli byśmy tutaj zaimplementowali taki układ, nie mówię o biomasie, bo byśmy uzyskali podobne tutaj efekty, natomiast jeżeli byśmy wzięli tutaj taki układ, dopasowali do układu tego duobloku 535 MW, proszę Państwa, to jest umowna sprawa, gdzie mniejsza moc, to stosunek mocy, proszę Państwa, tych dołączonych układów będzie taki sam jak dla 535 MW. To jest liniowa sprawa. Proszę Państwa, więc jeżeli tutaj mamy wartość o połowę węgla 23,5 MJ na kilogram, natomiast odpady mają 9,8 MJ na kilogram. Dla tych wartości został policzony ten przykład. No i co z niego wynika? Proszę Państwa, z niego wynika, że 500, proszę Państwa, kilogramów na megawattogodzinę moglibyśmy osiągnąć przy
proszę Państwa, przy całkowitym strumieniu paliwa dziś rzędu 65 kg na sekundę, z tym, że całkowity strumień, zaraz zobaczę, strumień odpadów byłby rzędu 27 kg na sekundę. Czyli w istocie rzeczy musielibyśmy mniej więcej tyle samo, proszę Państwa, spalić odpadów, jeżeli chodzi o strumień, co węgla przy tej wartości o połowę. Gdybyśmy mieli większą wartość o połowę, oczywiście odpadów, no moglibyśmy spalić, proszę Państwa, mniej. To ten wykres tutaj właściwie no, umożliwia ocenę dla różnych strumieni odpadów na efektywność emisyjną. Więc to jest właściwie dzisiaj jedyne rozwiązanie, moim zdaniem szybkie do zastosowania, również do modernizacji istniejących bloków 200 MW. Proszę Państwa, można by oczywiście rozpatrywać różne inne przyszłościowe układy, bo właściwie nie mówiłem o układzie, który jest najbardziej perspektywiczny, ale trudny do realizacji. To jest układ hybrydowy z ogniwami paliwowymi. Gdyby się udało, proszę Państwa, zbudować ogniwa paliwowe, których udział w bloku byłby znaczny, no to moglibyśmy sięgnąć do sprawności przewyższającej 60 punktów procentowych technologii węglowych, tych hybrydowych, i wtedy moglibyśmy osiągnąć tą emisję, o której tutaj mówimy. Proszę Państwa, więc co zrobić jeszcze z tym CO2, ewentualnie separacyjnym? Więc proszę Państwa, no, w Polsce na pewno nikt nie będzie składował CO2, to w to nie wierzę i po tych dyskusjach, po tych fascynacjach, proszę Państwa, problemem składowania CO2, myślę również w Europie, na świecie, w pewnym sensie w Polsce, wiadomo, że ta technologia w najbliższym czasie na pewno nie będzie stosowana. Więc należy tylko myśleć o technologiach innego spożytkowania CO2. Jedną z takich technologii, która jest, moim zdaniem ma sens, to jest, proszę Państwa, koelektroliza CO2 razem z elektrolizą wody, no i produkowanie gazu, proszę Państwa, o składzie H2 plus CO i wykorzystanie tych składników do budowy nowych paliw, zarówno dla chemii, jak i również ewentualnie H2 dla transportu, dla ogniw paliwowych transportowych. To jest moim zdaniem jedna z możliwych dróg, jeżeli chcemy przyszłościowo myśleć o pozostawieniu utylizacji węgla w Polsce na jakimś takim racjonalnym poziomie. Na tym, zgodnie z programem i czasem, chciałem zakończyć. Dziękuję bardzo.